Gale operowe i operetkowe, spektakle, koncerty i mnóstwo spotkań z najwybitniejszymi gwiazdami muzyki operowej i nie tylko. Dobry wieczór Państwu, czas otworzyć 56. odsłonę festiwalu imienia Jana Kiepury. Dobry wieczór! Festiwal pod skrzydłami pana profesora Tadeusza Prząki zyskał po prostu nowe życie. To naprawdę są rzeczy, które warto zobaczyć. Oczywiście to jest gatunek dużo bardziej poważny, ale bardzo budujący. Jedno wydarzenie jest mocniejsze od drugiego. Jest to naprawdę bardzo wysoki europejski poziom artystyczny. W ogóle atmosfera wspaniała, coś cudownego. Kapitalne przeżycie i bardzo dziękuję Państwu i artystom. Serdecznie dziękuję. Naprawdę przeżycie niesamowite. Niezwykły tydzień obfitujący w wydarzenia o najwyższej randze artystycznej, muzycznej. Goście z całej Polski, którzy bardzo aktywnie uczestniczą i w tych formach i spotkaniach przedpołudniowych, popołudniowych, jak i wieczornych galach. Cieszę się, że ten festiwal gromadzi artystów z całej Polski, z różnych oper, ale przede wszystkim cieszę się z tego, że i Filharmonia Krakowska i Opera Krakowska, które są partnerami tego wydarzenia, również w sposób niezwykle aktywny włączyły się też w tym roku. Na ten festiwal przyjechałam specjalnie do Krynicy właśnie w okresie trwania festiwalu, ponieważ jest to impreza unikalna. Wydaje się, że chyba spełniliśmy oczekiwania naszych słuchaczy, melomanów. Bogaty wachlarz artystyczny i arii, i opery, teatr, balet. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację. Dziękuję przede wszystkim pracownikom Centrum Kultury, w tym pani kierownik działu imprez, pani Judycie Ziębie. Dziękuję akustykom i technikom, dziękuję całemu działowi administracyjnemu, który nas wsparł w tych trudnych dla nas dniach. Dziękuję także naszym radnym miasta gminy Krynica-Zdrój. Dziękuję radnym wojewódzkim. Dziękuję wszystkim sponsorom tego wydarzenia. Dziękuję hotelarzom, którzy wsparli nas dosyć licznie w tym roku. Dziękuję także wszystkim mediom, które relacjonowały w jakiś sposób te wydarzenia. Dziękuję także panu burmistrzowi Piotrowi Rybie za jego zaufanie. Powierzył mi organizację jednego z największych wydarzeń artystycznych na terenie miasta i gminy Krynica-Zdrój. W szczególny sposób dziękuję profesorowi Tadeuszowi Przące, który przygotował to wydarzenie pod względem artystycznym. I już chciałbym zaprosić oczywiście na kolejną edycję tego festiwalu w 2024 roku. Brunetki, blondynki, z Krynicy też dziewczynki, całować chcę. Przepięknie pierwszy raz uczestniczę w takim koncercie. Jestem pod wielkim wrażeniem. To nie do powtórzenia, to nie do powtórzenia. Trzeba samemu słyszeć, samemu być, oglądać i wtedy dopiero są wrażenia. Proszę Państwa, tegoroczny festiwal to prawie 30 imprez, to 560 wykonawców, artystów. To prawie, jak liczyłem, około 15 000 widzów na całym festiwalu. Wydaje mi się, że to jest też miernik naszego małego sukcesu, a przede wszystkim uśmiech publiczności podczas naszych spektakli, jej radość i troszkę miłych słów, jakie usłyszeliśmy. To jest najważniejsze, że w naszych sercach ciągle jest Jan Kiepura i to, że niestrudzenie ciągle organizujemy festiwal. I wydaje mi się, że następny rok również będzie bardzo udany, na który zapraszam Państwa w imieniu organizatorów.